omotać jakimiś złymi duchami, prawda? Nie wcale dobrymi, tylko złymi chochołami, które prowadzą do właśnie do jakiegoś nihilizmu. Nie, to przepraszam, trudne pytanie a propos Lamprechta, ale no chciałbym się coś o sobie dowiedzieć, no. Właśnie tego trochę, ja się tak, sam czasami tak, się tego tak. obawiam, ja się czasami tego po prostu obawiam. Znaczy, ja rozumiem, że boję się herezji. No nie wiem, czy herezji. Herezji, która szczególnie w przypadku, kiedy pisarz jest kapłanem, prawda? I to jest takie niebezpieczeństwo, czy w pewnym momencie nie wykroczy poza doktrynę, ponieważ Piotr jest kapłanem, a równocześnie jest w moim przekonaniu jednym z najbardziej inteligentnych i intelektualnie w takim metaforycznym sensie najbardziej twórczym poetą, jednym z najbardziej twórczych poetów młodego pokolenia, czy ta droga go nie poprowadzi rzeczywiście w stronę księstwa ciemności. To jest oczywiście pewne wyzwanie dla jego wyobraźni, dla jego intelektualnych wizji i wyobrażeń, w jakich żyje. Ale ja myślę w tej znaczy, przepraszam, ja nie, tylko pozwól, że ja skończę, ale ja myślę, że rzecz polega na tym, że cnotą w przypadku Piotra jest szukanie dobra, mądrości i piękna w świecie. I jeżeli przyłożymy do tego tę miarę, że poeta poszukuje dobra, miłości i piękna w świecie, to nieważne, że on będzie błądzić po drodze. To nieważne, że on pójdzie w stronę herezji, diabła, ciemności, bo po drodze spotka. Spotka wiele zła, to nie ulega wątpliwości, bo taka jest natura poszukiwań. Poszukiwanie nie polega na tym, że my od razu znajdziemy ścieżkę, że my od razu znajdziemy dobro, mądrość, piękno i te wartości, które gdzieś tam przynależą jak gdyby duchowemu światu ludzkiemu, tylko ważne jest to, że my idziemy w tym kierunku, że my szukamy tego, a że my po drodze spotkamy duchy, które nas pociągną w stronę, no nie wiem, alkoholizmu, jakichś tam niecnych zachowań, to oczywiście się może zdarzyć. I to się zdarza także w poezji, przy pomocy pewnej konstrukcji literackiej, przy pomocy pewnej metaforyki, przy pomocy pewnych wizji i tak dalej. Ale to dla mnie nie jest istotne znaczenie. Tak samo jak w życiu ludzkim. Dla mnie istotne jest, że drogę, którą wybrałem, że idę ścieżkami, które mają mnie prowadzić ku temu, co buduje świat. Bo my chcemy budować świat. Poezja jest konstrukcją, poezja jest wizją, poezja jest nagromadzeniem różnego rodzaju projektów takich intelektualnych, duchowych, prawda, filozoficznych. Poezja jest sama w sobie filozofią i to głęboką filozofią. Więc jeżeli w tym, tak bym myślał o tych twoich dylematach duchowych, to bym w ogóle się nie obawiał niczego, ponieważ ty jako kapłan musisz przejść przez piekło także. Ja myślę, Chrystus szedł przez piekło, prawda? Przez ciemności, przez upokorzenie świata, który go upokorzył, prawda, Chrystusa. Jeżeli byśmy już tak literalnie weszli tutaj na drogę czysto religijną. Ale to, co jest znamienne, wydaje mi się, dla Piotra, proszę zwrócić uwagę, że to nie jest poezja religijna stricte w takim znaczeniu, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do poezji typowo religijnej. Religijność tej poezji, jeśli byśmy chcieli ten desygnat jakoś tam, prawda, wprowadzić, polega na czymś innym, że on przy pomocy swojego języka poszukuje tych wielkich cnót, które cywilizacja już nam jak gdyby wyznaczyła od początku swojego istnienia, czyli prawda, tego piękna, które dała cywilizacja helenistyczna, tej miłości, którą dała cywilizacja chrześcijańska, czy tego prawa, które dała cywilizacja rzymska. Porządku, prawa, jakiegoś ładu, w którym człowiek się odnajduje i czuje się lepiej. I myślę, że
Chyba taką wartością nawet jest spotykanie po drodze ciemności, mroków i sił, że tak powiem, nieczystych, które zakłócają nasze wejście na drogę dobra i zmaganie się z nimi. Dużo, dużo lepsze niż unikanie zmagania, bo kiedy unikamy, to znaczy tchórzymy. Boimy się. Nie wolno się bać. Człowiek jest stworzony, w moim przekonaniu, poza wieloma innymi, jak gdyby w jego naturze tkwiącymi drogami, które go gdzieś tam prowadzą, jest stworzony także po to, żeby nie bać się przeciwności, nie bać się demonów, które przed nami wyrastają. Nie bać się po prostu. Nie bać się przeciwieństw, które są, wiszą nad naszymi głowami, a wprost przeciwnie, pokonywać je, walczyć z nimi, zmagać się z nimi, bo taka jest w gruncie rzeczy rola człowieka, prostować ścieżki, które są pokręcone, które są prawda, bardzo trudne i w tym świecie, szczególnie w naszym świecie, nasz świat współczesny, tutaj już jak gdyby taka dygresja o naturze świata, o tym, o istocie w tej chwili naszego współczesnego świata, to jest światem cynizmu, straszliwym światem cynizmu, który zamazuje jak gdyby te najprostsze, najbardziej naturalne potrzeby ludzkie. Świat kłamstwa, obłudy, cynizmu, fałszu, takiego gwałtu na naturze, na języku przede wszystkim. W tej chwili, jeżeli Państwo czytacie prasę, słuchacie radia czy telewizję, to jest to świat dezinformacji. Nie świat informacji, rzetelności, uczciwości, tylko świat dezinformacji. Dzisiaj, żeby cokolwiek wiedzieć o świecie, to trzeba przechodzić przez gęste sito dezinformacji i kłamstwa. Ja już nie wchodzę w tej chwili, że tak powiem, w polityczne tło tego wszystkiego. Mnie nie interesuje ta czy inna partia. Mnie interesuje pewne cywilizacyjne draństwo, powiedziałbym, które w tej chwili zostało narzucone światu. I to się, jak się obserwuje te różne jak gdyby pułapy rzeczywistości naszej, to istotnie bardzo jesteśmy w gąszczu absolutnie takiego świata, który pragnie nas jak gdyby pochłonąć w swoją niecną stronę. I tutaj się zaczyna rola poezji, która pokazuje tę zbanalizowaną, fałszywą rzeczywistość i mówi, słuchajcie, jest w świecie dużo ważniejsza rzecz. Tak jak nauka, jest dużo ważniejsza rzecz, która odkrywa prawdę o świecie. I poezja właśnie próbuje przy pomocy tych instrumentów, tych figur poetyckich, tego rozumowania, tej logiki poetyckiej, próbuje, prawda, odnaleźć to, co nas dźwiga, co nas prawda, wylawia nas z tego nieszczęścia, w którym ludzie cyniczni, bawiący się nami, bawiący się naszymi uczuciami, naszymi myślami, naszymi przekonaniami, wpychają nas w tę przepaść, prawda, cynizmu, obłudy, fałszu, gwałtu, terroru takiego moralnego, psychicznego, który nam narzuca się przez radio, przez telewizję, przez masowe, prawda? My żyjemy w świecie masowej obłudy w tej chwili, prawda? Bo to już nie jest ten świat XIX wieku, gdzie były odrębności, które były enklawy całkowicie czystego świata. My w tej chwili jesteśmy poddawani terrorowi tych samych zjawisk, prawda? Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Rozgadałem się. No i co teraz? Odpowiedziałem ci trochę na twoje pytanie, że to nie jest tak, że należy się obawiać demonów, wprost przeciwnie. Należy demony wziąć za rogi i zmagać się z nimi. No, po to jesteś, Piotrze. Dobrze. Po to jesteś. To jakieś pytania jeszcze? Może nie, co? Tak, no bo to proszę Państwa, no, rozmawiałem po prostu o życiu. To nie jest tak, że poezja to jest enklawa dla pięknoduchów. To nie jest ten czas. Był taki czas mniej więcej pod koniec XIX wieku, prawda, kiedy to był świat pięknoduchów, kiedy poeci
Młoda Polska była taka trochę pięknoduchostka, prawda? Ten nurt literacki. Dzisiaj to tak nie jest. Dzisiaj poeta już nie jest nawet cierpiętnikiem. To jest trochę taki wojujący szaleniec, który z... Don Kiszot, co? No w jaki sposób Don Kiszot, no, ale okazuje się, że ten Don Kiszot no, czasami tam coś sensownego robi. No co? Prosiłem, może jednak państwo... Czy państwo uważacie, że to, co my tutaj robimy, ten początek tego zmagania z takim intelektualnym marazmem w naszym mieście, gdzie byśmy sobie tak pogawędzili trochę o tym, kim my jesteśmy, prawda? Kim my właściwie jesteśmy? Jak się tak patrzę na to miasto, na jego tą frazeologię, na te sztuczne ognie, które buduje. Jakie jest miejsce dla ludzi myślących, proszę mi powiedzieć, dla ludzi, którzy nie zgadzają się, że tak powiem, z banałem, z pospolitością i tak dalej. I to nie tylko idzie o nasze miasto, mówię o naszym miastu w znaczeniu w naszym świecie. Czy takie miejsce, w którym po prostu no, pojawia się kilku ludzi, którzy no, chcą państwu zaproponować zmaganie z sobą samym. Bo właściwie to jest problem zmagania się z sobą samym, z naszymi dylematami, bo my jako jednostki jesteśmy zatomizowani, prawda, gdzieś tam w tych swoich kącikach ciągle mamy problemy sami sobie, ale kiedy się spotykamy, okazuje się, że każdy z nas być może ma takie same problemy. A co my to jakąś terapię będziemy robić grupowo? Tak. No i tak, czy literatura nie jest przypadkiem terapią psychologiczną w jakiś sposób? Czy sztuka nie jest, czy kultura nie jest terapią psychologiczną, psychospołeczną? No co państwo o tym myślicie? Ja osobiście uważam, że literatura, poezja, jeżeli się w tym zagłębiamy, pozwala nam rozwiązywać też nasze problemy, tak? Możemy znaleźć kilka rozwiązań, zobaczyć, czy nie tylko my jesteśmy w tak trudnym położeniu, no i czy zawsze jest wyjście. No właśnie. Warto czytać. Ja osobiście myślę, że jest ta poezja taka pisana dla siebie, która rzeczywiście pozwala nam coś tam pokonać, a jeśli chodzi o pisanie takie poważniejsze, to myślę, że ona jest poza człowiekiem. Tak jak pan mówił, że chciał, żeby ona była taka bezinteresowna. Czyli ta wyższość jednak jest właśnie poza tymi ludzkimi problemami. No ale ludzkimi, bo to człowiek wyraża, prawda? Człowiek wyraża te swoje niepokoje i jeśli Piotr powiedział, że chciałby, żeby jego pisanie było bezinteresowne, to tak sądzę, tak ja interpretuję to, bo to nie jest pewne, czy moja interpretacja jest dobra i właściwa i czy mądra, bo może ona nie jest ani właściwa, ani mądra, może jest po prostu moja. To sądzę, że ta bezinteresowność polega na tym, że my się nie wkupujemy w laski czyjekolwiek. Że ja się nie wkupuję w laskę jakiegoś pisma, jakiejś doktryny, jakiejś partii politycznej, w laskę jakiegoś bogacza, milionera, który, jeśli mu powiem to on mi da te 100 tysięcy, jeśli mu nie powiem, to on mi nie da te 100 tysięcy, prawda? My w żadne łaski się nie wpisujemy. Nie chcemy żadnej łaski. My po prostu chcemy, żeby nasz głos, który tutaj wyrażamy, który wypowiadamy, był uszanowany jako nasz indywidualny głos. Chcemy szacunku dla naszego indywidualnego głosu, który sądzimy jest głosem poszukującym jakiejś prawdy o naszej rzeczywistości. Przy pomocy narzędzi, które mamy. Prawda? Przy pomocy narzędzi, które mamy. No mamy jakiś tam, prawda, umysł, mamy jakąś tam swoją logikę, mamy jakąś swoją wyobraźnię, mamy jakiś swój język, mamy swoje poczucie estetyki, swoją odrębną jakąś taką frazeologią, przy pomocy której się porozumiewamy. No i próbujemy przy pomocy tego wszystkiego, próbujemy powiedzieć,
To jest nasz suwerenny świat, nasze indywidualne. Nie damy się zindoktrynizować, prawda? Nie pozwolimy, żeby naszą wyobraźnią zawładnęła polityka bezczelna i prymitywna bardzo często. Nie pozwolimy na to. Jeżeli pozwolimy, żeby polityka zawładnęła naszą wyobraźnią, to znaczy stajemy się niewolnikami już doktryny jakiejś. Co innego, dokonujemy wyborów politycznych, ale to jest zupełnie inny problem. Natomiast wtedy, kiedy polityka zaczyna panować nad nami, to wtedy stajemy się niewolnikami jakiegoś systemu politycznego. To już pomijam jakiego, ale w każdej polityce tak jest. I to jest takie miejsce, gdzie my po prostu... No, mi nie wypada się to jako i poecie, jako kapłanowi w politykę. No to jest szczególne, tak. Ale bym coś powiedział. No to powiedz. Tylko chciałbym zachować taką nutę metafizyczną, tak? Na której się ciągle trzymamy, nie wchodząc w jakieś partykularyzmy. Ale no ciekawe, no bo mamy pismo, które tutaj jest wywiad, prawda, są jakieś wiersze, są no tak, różne ciekawe rzeczy, no i, ale jest, no każde pismo, każde media są jakoś zaangażowane i nie ma neutralności. Ja kiedyś sobie wyobrażałem, prowadząc pismo literackie, że to jest neutralna przestrzeń, forum, w którym mogą się spotkać wolne umysły i tak to też traktowałem, ale jednak z jakiejś tam aksjologii ja wychodzę. Prawda? Jesteśmy aksjologiczni, nie możemy sobie porzucić naszego systemu wartości i tak dalej, więc nawet, no nie wiem, byliśmy kiedyś w komisji, prawda, turnieju poetyckiego imienia Chrystiana Belwita i jednak każdy z nas z jakiejś perspektywy patrzył, no. No ja nie utnę też chrześcijaństwa, prawda, które jest gdzieś to, no nie mogę, prawda, no to każdy gdzieś z jakiejś perspektywy patrzy. Ale no co chcę powiedzieć, opublikuję, dla mnie właśnie, no prawa, lewa strona, to w ogóle mnie nie interesuje, ale ciekawe, no powiedzmy to jest bardziej prawa strona, tak? Ta gazeta, czy no nie, bo ja się nie znam, nie o to mi chodzi, w każdym razie, no będąc w Warszawie, no chcąc nie chcąc, mam bardziej, że tak powiem, od strony i kościoła i tak dalej, mam więcej znajomych, że tak powiem, liberalnych i po stronie takiej bardziej otwartej, powiedzmy tego kościoła otwartego i no nie powiem, że może wywołało to oburzenie czy szok, ale zapytanie, prawda? To znaczy, dla mnie to śmieszy, bo jakakolwiek by prasa, po prostu to jest na tej zasadzie. Ktokolwiek by mnie poprosił teraz, mówiłem o tej mojej otwartości do tego, że chcę się teraz trochę taki coming out, prawda, pokazać i tak dalej, moją poezję, że dla mnie to jest wszystko drugorzędne. Czy by przyjęła z jednej strony, czy z drugiej i tak dalej, ale to, co ja zauważam w różnych środowiskach, właśnie w różnych salonach, że to oburza, bulwersuje, prawda, że człowiek nie jest... Tak, że człowiek nie jest, prawda, skoncentrowany na jakimś jednym środowisku, że to jest jakieś... Że albo tak, albo może być takie proste, to jakaś chorągiew, prawda? Ja w ogóle tutaj nie ma żadnego zaangażowania, mówię, tutaj nie ma żadnego zaangażowania politycznego. Czy albo, że konformista, albo, że chorągiewka, albo, że coś jest po prostu jakiś bez własnej tożsamości, czy coś nieokreślone, raczej to wywołuje, nie, to tak poddaję, bo tu weszliśmy na taką nutę trochę społeczną, więc poddaję takie coś tutaj pod temat. Proszę Państwa, z mojego punktu widzenia najistotniejszy jest szacunek dla suwerenności jednostki ludzkiej. To jest dla mnie kapitał ogromny. Jeżeli my tutaj rozmawiamy, proszę zwrócić uwagę, że my nie prowadzimy takiej rozmowy, która ma Państwa przekonać do tego, żebyście Państwo wyznawali moją filozofię lub Piotra. My tylko prowadzimy do tego, żeby Państwo uczestniczyli w rozmowie o sensie świata. I tylko tyle. Niech każdy z Was wypowie to, co dla Was jest ważne. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy każdy z Państwa nawet poprzez pytanie, poprzez sygnał jakiś, będzie uczestniczył w tym, to znaczy, że uczestniczy, że nie jest, że ten świat nie jest obojętny. Jeżeli wrócę do tego, co Piotr mówi, że gdzieś tam kiedyś byliśmy w jednym gronie wspólnym i dokonywaliśmy jakiegoś tam wyboru, to ja, dokonując tego wyboru, nie dokonywałem tego wyboru z jakiejś tam palety doktrynalnej, tylko ja dokonałem tego wyboru poprzez moje poczucie piękna, moje poczucie dobra, moje poczucie wolności, moje poczucie niezależności i tak dalej, i tak dalej. Także to nie ma charakteru ideologicznego, bo to o to idzie. Nie. W momencie, kiedy kultura wchodzi w ideologię, to kultura wchodzi w fałsz, wchodzi w obłudy, wchodzi w kłamstwo, bo narzuca pewną doktrynę.
kultura, która narzuca pewną doktrynę, staje się terrorystyczną kulturą. Uniwersalność zjawisk kultury w moim przekonaniu jest tą niezbywalną wartością, która mówi człowieku: jesteś niepowtarzalny, jesteś jedyny, jesteś suwerenny, jesteś niezbędny sam dla siebie i ty decydujesz o tym, kim jesteś, jaki jesteś i ku czemu zmierza twoja wolność osobista, twoja wolność duchowa i twoja wolność intelektualna. To mnie interesuje. To jest dla mnie istotą, a nie to, że po wyjściu z tego wszyscy będą mówili, jaki on jest mądry, czy jaki on jest głupi, prawda? Bo to nie jest istotne, czy jest mądry, czy głupi, tylko to, czy wspólnie tutaj w tej dyskusji, w tej debacie, w tej biesiadzie, bo tak nazwaliśmy to nasze spotkanie, czy w tej biesiadzie po prostu znajdziemy coś dla siebie, każdy dla siebie. Jeżeli znajdziemy coś, to już jest ważne. Tak jak pani powiedziała, że słuchając pewnych wierszy, czy słuchając pewnych wypowiedzi, pani wyciąga dla siebie jakieś wnioski. To jest całkowicie dla mnie wystarczające. Ja również dziękuję, że pani tak to sformułowała, bo ja dzięki pani również zostałem jak gdyby dotknięty jakąś mądrą i ciekawą myślą. To już dla mnie jest wystarczające, że nie znam pani osobiście, nigdy nie rozmawialiśmy, powiedzmy, o jakichś sprawach, a nagle okazuje się, że spotykam człowieka, który coś mi bardzo sensownego daje. I to jest istotne, że spotykam po prostu człowieka, który wprowadza mnie w jakiś sens, prawda? Ta aksjologia, która gdzieś tam w nas istnieje, ona ma o tyle wartość, że my jesteśmy już jakoś ukształtowani, prawda? Jakoś tam mamy te swoje pojęcia o świecie, przeczytaliśmy te 5 czy 7 książek i mniej więcej wiemy, jak te książki coś tam nam mówiły. Dla tych, którzy z Państwa są nowi w tym naszym zgromadzeniu, w tym naszym biesiadzie, powiem, że po pierwsze to, co mówimy w tej chwili, jest transmitowane na cały świat, żebyście Państwo wiedzieli. I po drugie, to jest pismo, w którym bohaterowie naszych spotkań są prezentowani. Jest to pismo Kornela Morawieckiego. Jeśli Państwo nie wiecie, kto jest Kornel Morawiecki, to powiem w dwóch zdaniach. To jest przywódca Solidarności Walczącej, największej niepodległej, wolnościowej organizacji w stanie wojennym. Jedynej organizacji, która mówiła, że chcemy wolnej i niepodległej Polski. Nie było drugiej takiej organizacji w stanie wojennym. Była to jedyna polityczna organizacja, która mówiła, że chcemy wolnej, niepodległej Polski. I doktryna, jeśli można tak powiedzieć, tego pisma jest taka sama. Chcemy wolnej i niepodległej Polski, ona nadal jest taka sama. To w sferze, że tak powiem, dotyczącej historii trochę. I my w tej gazecie co 2 tygodnie mniej więcej pokazujemy nowych twórców polskiej młodej literatury. Tych, którzy jak gdyby swoje piętno już tutaj zaznaczają i myślę, że tak jak w przypadku Piotra, tak w przypadku innych, którzy się tutaj pojawią. Za 2 tygodnie, może za tydzień, bo jeszcze nie jest ustalony, będziemy mieli tutaj spotkanie z nową, bardzo interesującą indywidualnością, dziewczyną, która ma w tej chwili chyba 20 lat albo 21, wydaje mi się. Pisarką wrocławską, która jedzie w innym kierunku zupełnie, a więc znowu pokazuje odrębność tego zjawiska. I to jest właśnie charakterystyczne, że każdy z nich, jak mówiłem Państwu, jest inny, w innym kierunku zmierza, inny substytut, inna jak gdyby substancja duchowa. I ta pani, która wystąpi za 2 tygodnie, zajmuje się z kolei literaturą fantastyczną, fantastyką. Jest autorką 20-letnia chyba dziewczyna, która napisała w tej chwili 2 bardzo interesujące książki z gatunków fantastyki. I właśnie interesujące, czym ona się zajmuje, to jest ta odrębność, analizuje, czym jest pamięć w życiu człowieka i w życiu narodu. Czym jest w ogóle pamięć? Kategoria pamięci ją interesuje. Zwróciliście Państwo uwagę, że do tej pory tutaj o pamięci w ogóle nie mówiliśmy i nagle się pojawił pisarz młodego pokolenia. Debiutowała, mając lat 17, w tej chwili ma, jak mówię, 20 lat. Jest na pierwszym roku studiów.
i będziemy ją tutaj gościć i myślę, że to będzie bardzo interesujące z nią spotkanie, tak jak z Piotrem, tylko będziemy mówić już o innych rzeczach, czym jest pamięć w historii ludzkiej, jakie ma znaczenie to, czy powinniśmy kształtować świat według pewnych norm wychodzących z pamięci, co pamięć, czy pamięć nie jest przypadkiem takim lustrem, w którym prawda sama poszukuje siebie. Pamięć jest takim lustrem, w którym prawda poszukuje siebie. Czyli w pamięci poszukujemy, prawda, tego, co z doświadczenia wynika. I to będzie następne spotkanie. Później będziemy mieli spotkanie inne, z kolei z prozaikiem, który przyjedzie do nas z Londynu. Bardzo interesującą postacią, dla którego z kolei kresy są wartością. Młody chłopak, znaczy nie zupełnie młody, bo już skończył 30 lat, jeśli młodość jest 30-letnia. Dziękuję. To znowu będziemy mieli. Także po kolei już mamy tutaj, no jak mówię, myślę, że będą się pojawiać również, bo mamy. Niedawno zgłosiła się do mnie również interesująca poetka, która jest licealistką i też myślę zaprezentuje tutaj swoje teksty. Będzie też publikowana w gazecie. Także jak Państwo widzicie, Wrocław tutaj otwiera nowe miejsce. Myślę, że to po prostu dobre. To jest dobre, bo pojawia się nowy byt, taki nowy byt, nowy fenomen, którego do tej pory tutaj nie było. Konsekwentnie idziemy tą ścieżką, szukamy wolności. To jest taka nasza enklawa. Szukamy wolności po prostu. Szukamy wolności, szukamy tego, żeby człowiek po prostu poczuł, że on jest ważny. Bo wszystkie systemy zmierzają do tego, żeby człowieka jakoś tam, prawda, zdusić. Tak, zdusić, stłamsić. A my chcemy nie. A my chcemy nie. Nie pozwalamy, nie zgadzamy się. Jesteśmy po to, żeby budzić sumienia, żeby budzić, prawda, wyobraźnię, żeby budzić poczucie wolności, niezależności, odrębności. To jest bardzo ważne, odrębności. No każdy nas jest inny. Tak jak natura nas stworzyła. Piotrze, walcz dalej. No. Normalnie na innych spotkaniach się kończy modlitwą, my tu nie zakończymy. Nie, to nie jest świątynia. Ale ja miałem taki odruch, przepraszam, jak usłyszałem. To uciszę. Nie, no może jeszcze coś, jakieś pytania czy coś, no bo tak w sumie ciekawe to. No cieszymy się, że przychodzą tutaj i młodzi, młode bardzo pokolenie, sądzę licealiści i studenci, i profesorowie szkół średnich, którzy nas odwiedzają. Bardzo cenimy sobie, że pani profesor się pojawia tu już na kolejnym spotkaniu. Ja byłem kiedyś w Olawie i tam naprawdę jest młodzież taka. Co to znaczy, jak się pojawia indywidualność? Pojawia się jedna osoba i natychmiast coś się zaczyna tam dziać. Tak, oczywiście, w tej sytuacji, tak, oczywiście, wtedy okazuje się, bo to tak pod jeden strychulec, prawda? Bo szkoła ma to do siebie, że urawni ławka, jak to powiadają Rosjanie, do pewnego, prawda? Szkoła takie, w moich kiedyś wyobrażeniach, to powinno być takie indywidualne traktowanie, ale pani profesor powie, nie ma czasu, tak. Nadmiar lekcji, nadmiar zadań, nadmiar obowiązków. Podstawa programowa. Podstawa programowa, tak dalej, tak. Proszę, my też się bardzo cieszymy. Ja chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tych spotkań i powiem tak, że moi uczniowie, którzy byli poprzednio, dzisiaj jest też ze mną uczeń, oni naprawdę wynoszą pewną wartość dla siebie, bo my później rozmawiamy o tym i dyskutujemy po tych spotkaniach. Oczywiście jedni mówią bardziej składnie, drudzy mniej, ale mnie to bardzo cieszy, że właśnie poprzez te spotkania, tak jak tutaj Pan powiedział, zaznaczają tą swoją odrębność, myślą, po prostu myślą. To nie o to chodzi, prawda, żeby im tutaj dawać jakieś dobre recepty, jak żyć i tak dalej. Niech oni poprzez poezję myślą. A jak będą myśleć, to będą rozumieć świat i teksty kultury, które są wymagane na maturze. To też mi się przyda. To tak kończąc oczywiście na wesoło.
To cóż, powoli. Tak, Piotrze, czy jeszcze? Nie no, fajnie się siedzi, ale idziemy no gdzieś do jakiegoś kalambura, czy co jest. Ile można gadać tak. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za przyjście na to spotkanie. Zapraszam już dzisiaj, za dwa albo za trzy tygodnie najpóźniej. Będziemy ogłaszać w internecie, proszę ewentualnie zerkać na moją stronę, ja tam zawsze informuję co, kto, kiedy i tak dalej spotkanie. Jeśli ktoś z Państwa ma pomysł, albo jeśli ktoś z Państwa zna interesujących twórców w swoim kręgu, proszę mi dawać sygnał, będziemy ich odkrywać i będziemy pokazywać. Tak jak powiedziałem, ostatnio odkryłem nową poetkę i myślę, że jedna z nich jest tutaj, ale jeszcze się nie zdecydowała, ale kiedyś tutaj na pewno wystąpi, ale jest też inna dziewczyna, która ma w tej chwili chyba 17 lat, 18, tak, i też tutaj wystąpi, bo już przesłała mi bardzo interesujący wiersz i myślę, że ją zaprezentujemy. To jest gdzieś tam zawsze jest w tych różnych miejscach ktoś, kto po prostu sam dla siebie, z sobą prowadzi ciężką walkę i trzeba po prostu pokazać mu, mam dłoń, wyciągam do ciebie tę dłoń, przyjdź tutaj, coś zrobimy razem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję tym, którzy nas gdzieś tam w kosmosie oglądają w tej chwili. Dziękuję za listy, które przysyłacie nam. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo i do widzenia. Również dziękuję. Dziękuję Ci, Piotrze. Ja myślę, że będzie dobrze, gdybyśmy tak wspólne zdjęcie sobie zrobili, co? Tak, tutaj, dobrze. Tak? Bo jasne. Tu jest taki zwyczaj, mieliśmy kiedyś tutaj, robiliśmy. Bardzo zaproszę tutaj wokół... Ale ktoś tam zrobi, czy my selfie robimy? Wokół poeta, gospodarza poprosimy, żeby nam zrobił. A jeszcze jedno. No. Tutaj mam kilka gazet. Z Piotra wiersza. Ja mam kilka wierszy, ale nie dam. Z Piotra gospodarzu. Proszę rozdać to. Jeśli ktoś ma 2 złote, to prosimy, jeżeli nie ma, to trudno. Tutaj jeszcze są, proszę bardzo. To są jedne z Piotrem, a drugie z poprzednim autorem. A ja z tym kalamburem mówiłem serio, tak? Jak ktoś chce się wybrać, to zapraszam. Tak. Dlaczego kalambur? A może nie kalambur, no nie wiem. Gdzie... Tak? Nie wiem, no gdzieś po prostu jakiś taki... Nie, tak? A, bo teraz jest koc. Co tam jest? Co? A co? Co? Nie wiem. To reklama. Aha. Weź kapelusz weź. Kapelusz. Do kapelusza, tak. Kapelusz wisi tam na lampie. No to już. No to nie kalambur. To już nie robię reklamy. To znaczy, bo to właśnie idzie na cały świat, na cały kosmos, więc nie, po prostu gdzieś. No, gdzieś. W każdym razie na herbatę. Albo kawę, tak. Herbata albo kawę.
Te osoby też zapraszamy. No wszystkie zapraszamy, prosimy bardzo. Mężczyzny. Nie ma lenistwa. No. Nie, nie. Nie, tak się mówi, że jest to zapraszamy. Jeszcze jedno zrobię. O, winno być. Panoramę z tego teraz trzeba zrobić, bo tyle dwa aparaty. No to dobrze, że trzeba się, nie no, to już na wiosnę, myślę, że na wiosnę, tak, no ja wiem, to Marcin, ale ja tego nie, do tego nie zmienię, prawda? Tak, to jest, tak, jest, tak, jest.